jeszcze patrzymy, okej? Dobrze. I understand. Bardzo ciekawe, że my już mamy takie wspólne. Jest duch na prezes, Tak. I po tym modliliśmy. Bardzo ciekawe, że my już mamy takie wspólne. Drugi komendant akcji letniej, harcerzoli, Sebastian Małek, komendant, werduje obóz wyklęci na rozpoczęcie akcji letniej. Stan ogólny 30, wszyscy obecni. Szwaj drugi komendancie akcji letniej. Szwaj przewodniczka Paulina Gadomski, komendantka obozu Arkadia. Stan ogólny 29, obecny 20. Szwaj. Stan ogólny 15, 10 obecnych, 1 na służbie. A tyle się chce batra? Na prawo. Baj, ruch komendant akcji letniej. Klucze wyszku rekomenduje obóz Arkadia na odwrotnie stanie z 4 września obecne. Czy PDP będą obóz ciocienny na rozpoczęcie apelu stanu, bo jest 26, stanu PDP 4, dwie stanu bardziej. Baj, ruch komendant akcji letniej. Klucze wyszku rekomenduje obóz Arkadia na rozpoczęcie akcji letniej, stanie z 4 września obecne. Czy PDP będą obóz ciocienny na rozpoczęcie apelu stanu, bo jest 26, stanu PDP 4, dwie stanu bardziej. Komendant akcji letniej. Klucze wyszku rekomenduje obóz Arkadia na rozpoczęcie akcji letniej, stanie z 4 września obecne. Według komendantu, czy PDP będą obóz ciocienny na rozpoczęcie apelu stanu, bo jest 26, stanu PDP 4, dwie stanu bardziej. Gotów.
Patrzysz? No, cześć! Wszystko, co nasze Polsce oddamy, niech tylko życie, więc idzie żyć. Świty się mierą, otwórzmy bramy, a słowy dane, stań słońce iść. Ramię pręcz, słabość krusz, ducha cel, ojczyzny miły służ, na jej zew. Pójdźmy w trud, pójdźmy w raz, a chcesz, że polski ród, a chcesz, że polski ród. Drodzy, druhowie, drodzy zuchy, rodzice, wszyscy nasi goście, bardzo chciałbym was przywitać na naszej akcji letniej i podpisać się tym, co druhna Monika powiedziała. Życzę wam wspaniałych harców, dużo dobrej pogody, uśmiechu, przyjemnych wiatrów, przyjemnego obozowania i na kolaniach dużo zabawy, dużo majsterek, dużo śmiechu. I na kolonii Karpaty to też bym chciał, żebyście druhowi Marcinowi dali trochę, więc głośno, żeby tam było, dobrze? Czuwaj, czuj. Oraz rektora kaplicy pod Sosnami ojca Jana Łempickiego. Jesteście razem z nami dzisiaj na to piękne rozpoczęcie naszej akcji letniej i dziękuję ojcze, że będziesz odprawiał mszę z nami. Bo właśnie, miało być głośno, teraz było takie ćwiczenie. Teraz, żeby całe Kaszuby mogły was słyszeć. Duchy! Dobrze. Teraz! Harcerki i harcerze! Na rozpoczęcie akcji letniej! Czkole, czuj! Spocznij! Wozami do kaplicy odmaszerować! Tak, tak, tak.
I dalej, do samego końca. Do samego końca. Do samego. Tutaj. A tu nie znam. I don't get out of balance. Nie, chłopaki, do przodu, do przodu. Nie, muszę tam sobie zrobić. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, thank you.
Cię, Ojcze nasz.
co mają robić, te polecenia tutaj słyszeliśmy. Każdy zuchowie są w szczególny sposób uczniami Pana Jezusa. A więc dzisiaj stanęliśmy się do apelu, podobnie jak prawie 2000 lat temu do apelu stanęli inni, nazwijmy umownie ich takimi pasterzami, uczniami Pana Jezusa. Nie wiemy, jak długo oni nauczali tam w imię Pana Jezusa w tych 36 miejscowościach. No ale możemy założyć, że przynajmniej 2 tygodnie. Tak jak wy tu jesteście na 2 tygodnie na Kaszubach. I co się stało? Ale byli radośni. Ale cieszyli się, że ich misja się powiodła. Mówią nawet duchy nieczyste uciekają przed nami. A ich misją było niesienie pokoju. Pan Jezus mówi, jak do jakiegoś domu wejdziecie, to najpierw mówcie co? Pokój temu domowi. Uzdrawiajcie chorych i mówcie, że Królestwo Boże jest blisko. I drodzy harcerze, waszą misją też jest niesienie pokoju. Wszędzie, gdzie jesteście. W waszych szkołach. Zobaczcie, tyle macie koleżanek, kolegów, którzy są zdenerwowani, czasem źli, a waszą misją jest sprawić, żeby oni mieli pokój w sercu. Bo jak będą mieć pokój w sercu, to Pan Jezus do nich przyjdzie. Waszą misją jest przygotować drogę, a właściwie przygotować serca innych ludzi na przyjście Pana Jezusa. Jezus. No chyba nie mamy takiej władzy, żeby tak uzdrawiać chorych. Mamy? Nie? Ja myślę, a może mamy? To znaczy, jak ktoś jest chory, bo ciało ma chore, to może nie mamy, ale jak ktoś jest chory, bo jest zły, bo jest smutny, to chyba możemy takich ludzi uzdrowić. Właśnie przez ten pokój. Jak ktoś zobaczy...
Weź nas w ręce, chcemy słuchać.
Módlmy się. Duchy i duchowie, czuwaj. Moje serce jest pełne radości i wdzięczności. Cieszę się, że jestem tutaj z wami i trochę wam zazdroszczę, że zostaniecie tu jeszcze 2 tygodnie. Myślę, że to jest dobry moment, żebym podziękował bardzo serdecznie za to zaproszenie duchowi komendantowi, ale także, żebym podziękował wszystkim zastępowym, drużynowym, komendantom, całej kadrze za rok pracy z wami i za przygotowanie tego obozu. Ponieważ ja was wszystkich oczywiście, ale w szczególny sposób pozdrawiam duchnych duchów z Montrealu, Ogniwo i Orlęta w Wachówce, oraz harcerzy druhów z 21. męskiej drużyny harcerskiej z New Jersey. Byłem wczoraj u nich na ognisku i to było dla mnie wspaniałe, głębokie przeżycie. Nie mam wątpliwości, że wszystkie drużyny, tak jak tu jesteście, pracujecie w taki właśnie sposób, jak druhowie z New Jersey, których miałem okazję bliżej poznać, no i druhny i druhowie z Montrealu, których znam bliżej. Chciałem powiedzieć o 2 rzeczach, bo wiem, że już jesteśmy po 11 i mam moje przemówienie nie może być dłuższe niż kazanie. Chciałem wam życzyć, żeby ten czas pobytu tutaj na Kaszubach Ontaryjskich był dla was czasem wzrostu, rośnięcia, zdobywania kolejnych sprawności, tych, które dumnie nosicie na ramionach albo na piersiach. Więc życzę każdemu z was, i duchom, i druhnom, i druhom, wszystkim, żeby co najmniej 1, a może i więcej sprawności, żebyście zabrali stąd do domu. Ale tak samo życzę wam, żebyście wykorzystali ten czas do wzrostu duchowego. Żeby to piękno przyrody, kontakt z drugim człowiekiem, poznawanie nowych przyjaciół, żeby to wszystko spowodowało, że wyjedziecie stąd mądrzejsi, bogatsi, lepsi. Nie zmarnujcie tego czasu, tak jak powiedziałem. Zazdroszczę wam, że zostajecie tutaj na całe 2 tygodnie. I 2 rzecz. Cieszę się bardzo, gdy słyszę, jak pięknie mówicie po polsku. Ponieważ mam dobry słuch, wiem, że czasami ze sobą rozmawiacie po angielsku. No bo mieszkacie w Kanadzie, gdzie językiem głównym jest angielski albo francuski. Bo mieszkacie w New Jersey, gdzie się mówi po angielsku. Ale nie zmarnujcie tego czasu i wykorzystajcie go na mówienie po polsku. Język jest dla nas. Polaków mieszkających w Kanadzie, czy Kanadyjczyków polskiego pochodzenia, jednym z fundamentów naszej tożsamości. Po angielsku, czy z Montrealu, po francusku, to się jeszcze nagadacie przez cały rok.
A tutaj korzystajcie, rozmawiajcie po polsku, uczcie się nowych słów, nowych zwrotów. Życzę Wam dobrych 2 tygodni. Życzę, żeby było jak najmniej czarnych muszek i żeby deszczu było jak najmniej, a najlepiej wcale. Wszystkiego dobrego. Czcigodny ojcze Janie, brat Łukasz, szanowny panie konsulu, kochane zuchy, harcerki, wędrowniczki, instruktorki, harcerze, instruktorzy, wędrownicy, serdecznie was w imieniu Zarządu Okręgu Kanada Związku Harcerstwa Polskiego witam was tutaj na dorocznej akcji letniej na Kaszubach i w szczególny sposób, tak jak pan konsul już wspomniał, w tym roku mamy zaszczyt gościć 21. drużynę męską z New Jersey, z Clark, New Jersey, chłopiec Warmia, chorągiem harcerzy Stany Zjednoczone. Bardzo się cieszymy, że jesteście z nami w tym roku na akcji letniej. Życzę wam wszystkiego najlepszego, pogody, pogody ducha, harcowania, zabawy, abyście się nie tylko wypoczęli, ale żebyście jednak przeżyli to, co jest najważniejsze w naszych sercach, w naszej pracy harcerskiej. Przypominam, że dzisiaj nam jeszcze towarzyszą 2 obrazy. Piękny obraz błogosławionego księdza podharcmistrza Stefana Wincentego Felichowskiego, który jest patronem harcerstwa. No i piękną ikonę Matki Boskiej Częstochowskiej z Panem Jezuskiem ubrany w mundurze harcerskim. Te 2 obrazy będą nam towarzyszyć podczas akcji letniej i zapraszam was, jeżeli byście sobie życzyli, na obóz, czy na kolonie, czy na stanicę sobie zabrać na dzień. Bardzo zapraszam, tylko do mnie się zgłosić na Wadowicach. Życzę wam wszystkiego najlepszego. Zuchy, czuj! Harcerki, harcerze, czuwaj! Woo!
Uwaga, tutaj jeszcze są chłopcy! Get that off your face, you're crazy.